po drodze otrzymałem wiadomość na SMS-ie bodajże, że dzisiejsza rozprawa o 9 w sądzie, wskazana jakaś tam sygnatura, jest odwołana z napisaniem też adres jest wiarygodny i osoba, która informuje jakiś pracownik sądu. Także taka odpowiedź Pana Boga na wczorajszą naszą pielgrzymkę, że dzisiaj na 9 nie muszę do sądu i za co Panu Bogu dziękuję. To nie jest miejsce, do którego by się chętniej z przyjemnością chodziło, chyba że wzywać tych ludzi, którzy tam pracują. Ukażcie się tymi, którzy jeśli by trzeba było, to gotowi są z tego sądu odejść. Ale przy odejściu albo odchodząc, żeby gotowi byli wydawać szwindle swoich pryncypałów. Chyba nie ma tam pracownika, który by był, nie był świadkiem szwindli swoich przełożonych w tym, tak i tak i tak. Jeżeli one by miały wymiar, czy tam komuś, nie wiem co, but się stracił, no to można ręką machnąć. Natomiast jeżeli owocem jest, że kogoś niewinnego zamknięto do ciuchu, pozbawiono majątku, a może być, że pozbawiono życia, do tego znaleziono inne przyczyny śmierci, bo lekarz sądowy ten w prosektorium podpisał to, co nie miało miejsca. To jeżeli by mieć udział w takim procederze, a później z niego odstępować, jest obowiązek przed ludźmi, oczywiście zawsze zgodnie z jakimś rozsądkiem, ochroną hierarchii dóbr, ale dać o tym świadectwo, a nie odejść na emeryturę i napisać dziennik, który otworzą po mojej śmierci, bo to jest tchórzostwo. To może wystarczyć przed ludźmi, ale taki sposób oddziaływania czy działania, pokutowania nie wystarczy, żeby być usprawiedliwionym przed Bogiem. Jest obowiązek wydania osób, mechanizmów, które w tym świecie wspierają diabła w jego perwersji, żebyśmy wszyscy byli ludźmi zanurzeni w grzech, umaczani w grzechu, w związku z tym mieli zdeprawowane serca, sumienia przez grzech. Jak ktoś tego nie rozumie, to wystarczyło wczoraj już śpicie, swoje powiem. Czy tam zamykać oczy, mówię, śpicie, można zamknąć oczy, nie spać. Nie? Wystarczyło wczoraj popatrzeć na tych dwoje młodych ludzi, jak jedliśmy obiad w miejscu, gdzie byliśmy. Jest no jeszcze nie środek zimy, ale już pora taka chłodniejsza. Dziewczyna bluzka dotąd, pępek odsłonięty, włosy jakieś tam pofarbowane. Drugi pofarbowany na jakiś taki kolor, gdzie prawdziwie takich kolorów nie ma. Druga osoba na niebiesko pofarbowany, w stosunku do drugiej nie zlokalizowałem. Czy być może to jest owoc też już tej produkcji na szkle, że nie wiadomo, czy to chłopak, czy dziewczyna. Może być i to, i to. Na samochodach piszą hybryda, to mieszane, że to jest i diesel, i elektryk, czy tam i benzyna, i elektryk. To nie wiadomo, ale to mało jest popatrzeć na ten zewnętrzny wiatr, na sposób zachowania i na oczy. I na oczy, w których widać ze zwierzęcymi. Życie tylko i wyłącznie zmysłami i bodźcami. Natomiast tak jakby w ogóle nie płynęło życie duchowe, a w człowieku zawsze płynie. Jeśli człowiekiem jest, choćby był upodlony, jeśli do Boga się zwróci, Bóg powoła do ratunku, da ratunku. Jest nasza potrzeba stanąć przy mszy świętej w Rycie Rzymskim, przy wierze katolickiej, żeby ratować młode pokolenie z rąk diabelskich ludzi, diabelskiej struktury Deep State, diabelskiej struktury Deep Church, głębokiego państwa, głębokiego kościoła połączonego w uścisku, żeby za cenę dobrobytu w tym świecie po trupach tak iść. Nie damy się. Pozabijacie nas. My poumieramy. Ale wiary kultu katolickiego nie oddali, choćby jeden, ale nie.